Pierwsza runda, pierwszy cios, lewy sierpowy prosto w nos. Chyba w ten sposób można rozpocząć rozmowę z naszym znakomitym gościem, Andrzejem Żalnym. Witam cię serdecznie. Witam cię również, witam państwa. Andrzej, z tego wynika, że chyba pięciarstwo, boks, gong towarzyszy ci od pierwszych twoich chwil. To znaczy tak, już w domu tato boksował tak samo i zabierał mnie na halę. I to tak po prostu, jak wiem, no, przesiąkłem tym. Chciałeś bez wątpienia pójść w ślady taty, ale czy właśnie musiał cię jakoś specjalnie do tego namawiać, czy była to twoja jakaś ulubiona dyscyplina? To znaczy nie, no, moją tak ulubioną dyscypliną sportu najpierw była piłka nożna, gdzie zaczynałem treningi tutaj w Iglopolu Dębica. Nawet Kazimierz Sak był moim pierwszym trenerem. Akurat tak się zbiegło, że on wtedy się rozchorował i jakoś były odwołane treningi i akurat nie trafiłem na salę bokserską do taty. No bo urodziłeś się w Mielcu, drużyna Mieleckiej Stali, Lato, Domarski, Andrzej Szarmach. No to chyba działało na wyobraźnię młodego sportowca. Znaczy to był przypadek, że się urodziłem w Mielcu. Wtedy rodzice mieszkali w Rzeszowie akurat, nie. Mama była u babci, no i tak wypadło, że się urodziłem w Mielcu. No to jak wyglądały twoje pierwsze kroki właśnie na pięściarskim ringu? Normalnie, praktycznie jak każdy początkujący zawodnik, podstawy takie zacząłem trenować w 1986 roku. Przede wszystkim pierwsze to podstawy bokserskie, co trwało tak naprawdę 3 miesiące i dopiero po 3 miesiącach pierwsze sparingi, walka, no to już była może po pół roku trenowania pierwsza walka. Była to walka niepunktowana w Sanoku, to co pamiętam. Pierwsze twoje sukcesy to były sukcesy odniesione na ringu w kategoriach młodzieżowych, młodzików, juniorów. Tak, pierwszy taki sukces mój to był na Spartakiadzie Młodzieży. Brązowy medal zdobyłem tam. Boksowałem wtedy nawet z Robertem Gortatem o finał, przegrałem go. I to był mój taki pierwszy sukces, brązowy medal. To był 80. bodajże 6. rok. Potem w kategorii juniorów Mistrzostwa Europy juniorów, gdzie najlepszy byłem już w tym czasie w swojej kategorii wagowej, waga papierowa. I zakwalifikowałem się na te Mistrzostwa Europy. Mój start tam zakończył się brązowym medalem. Ryszard Rynkowski swego czasu śpiewał, że dziewczyny lubią brąz. Okazuje się, że ty także polubiłeś brązowy kolor. No akurat tak się tak wyszło, że i brązowy medal na Mistrzostwach Europy juniorów, to był mój pierwszy taki sukces na arenie międzynarodowej. Potem w 99 roku też również brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Houston w Stanach i również w 2004 roku brązowy medal na Mistrzostwach Europy seniorów w puli. To co wtedy stanął na przeszkodzie, aby nie stanąć na najwyższym stopniu podium? To znaczy na Mistrzostwach Świata w Houston w pierwszej walce, którą tam toczyłem z Rosjaninem, złamałem kciuka. I potem jeszcze boksowałem dwie walki ze złamaną ręką, a w walce o finał, gdzie miałem boksować z zawodnikiem z Kazachstanu, po prostu lekarz zobaczył, że ręka opuchnięta, nacisnął no wyraz twarzy, nie dało się ukryć tego, że to było bolesne. Wysłał mnie na prześwietlenie, się okazało, że ręka jest złamana i nie zostałem dopuszczony. No trudno, nie udało się to, co udało się na przykład Kasprzykowi na Olimpiadzie w Tokio, kiedy także walczył ze złamaną ręką i zdobył złoty medal. Tak, tylko Kasprzyk złamał rękę podczas finału. Ja złamałem rękę podczas pierwszej walki i jeszcze toczyłem dwie walki z tą kontuzją, gdzie mówię, do finału nie zostałem dopuszczony. Po sukcesach w kategoriach młodzieżowych przyszedł czas na pierwszy mistrzowski tytuł w kategorii seniorów. Jak wspominasz właśnie ten pierwszy tytuł, ten złoty medal? Pierwszy medal złoty zdobyłem w 1992 roku. To był mój pierwszy start w seniorach.
w Zamościu. No, pamiętam do dzisiejszego dnia, no, ten przeskok z juniora do seniora to jest no, ciężka rzecz, bo ponieważ zawodnicy już seniorzy są tak zwani, no mężczyźni już są, a tutaj chłopak 17-18 lat, taki młokos wchodzi do tych seniorów, no, jest inna siła uderzenia. No i tamci staż bokserski jest przede wszystkim dłuższy, no, są cwaniaki. Udało mi się po prostu, że zdobyłem ten tytuł mistrza Polski. Twoja mistrzowska pasa trwała przez kilkanaście lat. Udało ci się, to trudno powiedzieć, udało. Wywalczyłeś 11 tytułów mistrza krajów. Czy te kolejne mistrzowskie tytuły trochę ci nie spowszedniały? Każdy start na mistrzostwach Polski był inny i każdy ten tytuł był zdobyty ciężką pracą i mówię, każdy finał był każdorazowo z innym zawodnikiem i to inaczej wyglądało, każdy tytuł. Wygrywając Mistrzostwa Polski 11 razy, wyrównałeś rekord słynnego Zbyszka Pieczykowskiego, ale ponoć miałeś szansę na ten 12 medal, no i chyba no z tego co wiem, tam nie wszyscy chcieli, abyś właśnie zdystansował Pieczykowskiego. To znaczy, czy to nie chcieli, czy no, no różnie to bywa. No, ten 12 tytuł, to było w 2004 roku. Pierwsza taka szansa była, żeby ten tytuł 12 zdobyć. To było po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, gdzie doszłem do ćwierćfinału. Przegrałem tam też walkę w kontrowersyjny sposób z Azerem o medal. No i wracając po prostu po Igrzyskach Olimpijskich, były Mistrzostwa Polski i akurat nie, no, tak się stało. Czy to była nieprzychylność innych? No, różnie na to mówią. No, opinie są różne. Potem przyszedł czas na występy na olimpijskich ringach. Te pierwsze olimpiady były no, w miarę udane, dochodziłeś bowiem do ćwierćfinałów. Znaczy, pierwszy mój start olimpijski to był w 1992 roku w Barcelonie. No, pojechałem tam jako młody chłopak, niespełna 19-letni. Wiadomo, no, no, człowiek pojechał tam zachwycony, że no, zawojuje, czy, zdobędzie medal i tak dalej, no, fantazja młodzieńcza. No, rzeczywistość się okazała inna. Boksowałem tam z zawodnikiem z Indii. Według opinii komentatorów i tę walkę powinienem wygrać. No niestety wtedy wprowadzono tą punktację komputerową, co było zgubną rzeczą dla boksu ogólnie światowego. No, wypunktowano inaczej. Tyle. Występ na olimpijskich arenach jest marzeniem każdego sportowca, ale marzeniem jest medal. Najbliżej tego medalu byłeś chyba w Sydney. No i co się wtedy zdarzyło? To znaczy, przypomnij tę sytuację. Najbliżej, no w Sydney tam była inna sytuacja, tam przegrałem walkę z Sidorenko o medal również, to był ćwierćfinał, ale to chodzi o najbliżej co byłem, to było w Atenach. Przegrałem jednym punktem z Azerem. No. Walkę praktycznie cały czas prowadziłem, nie była to przewaga, później się dowiedziałem, nie była to przewaga tak wysoka, jak byłem informowany, ponieważ tam między trzecią a czwartą rundą zostałem poinformowany, że wygrywam około 6-7 punktami. No, przy moim stylu boksu nikt nie był w stanie w ciągu jednej rundy odrobić takiej różnicy punktowej. No, się okazało, że tam była przewaga bodajże chyba 1-2 punktami. Nagle, nie wiadomo skąd punkty się wzięły, znalazłem po stronie Azera. No i walka się skończyła jednym punktem przegranym przeze mnie. No i co za tym idzie, się pożegnałem z medalem. Z możliwością ale chyba wtedy sędziowie punktowali przy pomocy maszynek, tak? Tak, tak. Cały czas to były punktacje za pomocą maszynek. Musiało się po prostu trzech sędziów w ciągu jednej sekundy zgrać, wcisnąć, aby był ten punkt zaliczony dla zawodnika. W tym czasie akurat nie, no, szefem komisji sędziowskiej był taki człowiek z Azerbejdżanu właśnie, Abdijew. No, no, na pięciu sędziów ja miałem trzech rosyjskojęzycznych, także no, można to sobie też, a notabene w Londynie miała podobna sytuacja, gdzie boksował Azer
z Japończykiem, gdzie Japończycy złożyli protest. Wynik walki został zmieniony. Szef komisji sędziowskiej Abdijew został dożywotnio zdyskwalifikowany jako... Nie może zasiadać nigdzie w żadnych imprezach bokserskich. A czy podczas tej walki słuchałeś uwag sekundantów, czy trochę nie masz do nich żalu, że być może źle ci podpowiadali? Zawodnik wchodzący do ringu jedynie na kogo może liczyć, na pomoc czyjąś, może liczyć tylko na siebie. A pomoc taką, to jest właśnie sekundant, to jest jego zadanie. Oczywiście, on powinien wiedzieć, znać punktację, przebieg walki, korygować coś, co można by było zmienić, ale przede wszystkim informować zawodnika o stanie, co się dzieje. No trudno, stało się, medalu olimpijskiego nie udało się zdobyć, no ale w swojej kolekcji masz wiele takich krążków we wszelkiego rodzaju kategoriach. Także odnosiłeś sukcesu, z tego co wiem, w prestiżowych turniejach, w memoriałach Feliksa Sztama. Tak, pięciokrotnie wygrałem turniej Sztama. To jest tak samo chyba Wojtek Bartnik i Andrzej Liczyk, również są pięciokrotnymi zdobywcami tego trofeum. To jest największa ilość zdobytych, wygranych turniej, 5 razy. Ale mam do ciebie kolejne pytanie. Poprzednie lata, jeszcze przed twoją karierą, były pasmem sukcesów polskich pięściarzy, medale w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata, medale olimpijskie. Dlaczego teraz amatorski boks nie jest na takim topie? Jeszcze za mnie była ta liga, ten poziom polskiego boksu dorównywał poziomowi światowemu. Mogliśmy wychodzić i boksować z mistrzami świata, z mistrzami olimpijskimi, wygrywali, żeśmy z nimi przegrywali, żeśmy. Różnie to bywało, po różnych werdyktach tak samo. Tak jak mówię, brakuje nam na pewno kogoś we władzach światowego boksu. To jest przede wszystkim to. Gdyby był Bułgar tam we władzach, wygrywali Bułgarzy. Gdy był Turek, wygrywali Turcy. Ci odchodzą, wiadomo, zmienia się ta struktura tych ludzi tam i do władzy dochodzą inni. Tak samo są po prostu bardziej sprzyjający wynikowi, kto jest przy władzy tam. My w tej chwili tam nikogo nie mamy tak naprawdę. Dlatego ten poziom boksu, on nie jest, że jest słaby może, tylko mówię, brakuje tego coś, żeby pomóc tym chłopcom. A czy twoim zdaniem trochę taki typowy boks, pięściarstwo nie zabiły takie sztuki walki jak kickboxing, boks tajski, MMA? Nie, to jest... Było też również to wcześniej i czy to zabiło? Nie, ja uważam, że nie. Każdy wybiera sobie, się znajduje w danej dyscyplinie sportu, która mu odpowiada. Także uważam, że boks jest nadal dyscypliną sportu bardzo oglądalną, ciekawą, a mówię, te inne dyscypliny mają swoją otoczkę. Wiadomo, u nas troszeczkę w tym boksie amatorskim brakło właśnie tej telewizji, tego wszystkiego, ale mówię, to są ludzie, którzy się tym powinni zająć. To nie jest rola zawodnika, nie jest rola trenera. To jest odpowiedni człowiek w związku i on to powinien robić. Mamy teraz przykład młodzieżowych mistrzostw świata, które się odbyły w Kielcach. Powiem szczerze, to oglądałem finały tylko tych walk, ale poziom i oprawa całej tej dyscypliny to przebija niektóre w większości gal tych zawodowych. Naprawdę, na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że to wróci ten boks do tej świetności. Tak samo właśnie to jest przez to. Przyjeżdżają zawodnicy, łapiemy kontakty z tymi drużynami z innych krajów, można rywalizować, będą chętnie nas zapraszać, będą chętnie tu przyjeżdżać. Za tym idzie rywalizacja. Za moich czasów, za czasów też, tak jak mówimy, tych świetności polskiego boksu, przede wszystkim była liga w kraju, gdzie ci zawodnicy tak naprawdę co 2 tygodnie ze sobą rywalizowali. Mieli możliwości startu, kontroli swojego przygotowania i tak dalej. Dzisiaj, nie oszukujmy się, mamy jeden turniej na, tak przysłowiowo, na pół roku. To gdzie ten chłopak może boksować i jak się może sprawdzać? Na kieleckim ringu szczególną furorę robiły kobiety. Jak oceniasz właśnie boks w wykonaniu pań? Ja nie jestem zwolennikiem tego. Dla mnie boks to jest dyscyplina typowo męska.
Są, proszę bardzo, niech boksują. No, też tam osiągnęły, nie wiem, nawet chyba cztery dziewczyny wicemistrzostwo świata zdobyły. Także mówię, bardzo to dyscyplinę promuje i tak dalej. Gratuluję dziewczynom, ale mówię, no, ja na to troszkę inaczej patrzę. Boks kobiecy jest także dyscypliną olimpijską. Są jakieś ewentualnie medalowe szanse? Znaczy tam widzę, w tej chwili jest trenerką Karolina Michalczuk, jedyna mistrzyni świata w boksie dla kobiecym dla Polski. Widzę, że tam naprawdę robi z nimi dobrą robotę, bo tam bodajże chyba już, żeby się zakwalifikować, jest 3 czy 4 dziewczyny są szanse kwalifikacji olimpijskiej. I także mam nadzieję, że jest możliwość tam zdobycia medalu olimpijskiego, jak najbardziej. Wspomniałeś o rozgrywkach ligowych właśnie w twojej ulubionej dyscyplinie. W tej chwili no, jest to zupełnie nierealne, ale przecież pamiętamy znakomite czasy dębickiego boksu, iglopolu, mistrzowskie tytuły wielu znakomitych zawodników. No chyba tego brakuje trochę. No, tak jak mówiłem, no, wtedy po prostu była ta liga. Kibice mieli też jakoś mogli się utożsamić z daną dyscypliną, z danym miastem, z daną drużyną i to było no, ciekawe, no, no, było atrakcyjne. Weźmy przykład tutaj, no, potrafiło ile osób wejść, zapełnić trybuny na meczu bokserskim. Było po 3, po 4 tysiące osób, czy nawet bodajże chyba tam był rok, że 5 tysięcy osób weszło do tej hali, no, co jest dzisiaj niemożliwością, żeby tyle ludzi tam upchać. No pamiętam taki mecz między Iglopolem i Legią Warszawa, decydujący o tytule, wtedy po prostu kibice wisieli na drabinkach w dębickiej hali. No, taka prawda, tak było, no mówię, a zostało to, ja wiem, no tak, ta liga się rozsypała i to jest no, przyczyna, że ten boks jednak, no, nie ma takiego poziomu, nie ma tej rywalizacji dla chłopaków. Ale w twojej pięściarskiej karierze miałeś okazję walczyć także w ligowych zawodach w wielu klubach. Sytuacja do tego mnie zmusiła, ponieważ tutaj w Dębicy drużyna się rozpadła. Zacząłem boksować, zmieniłem barwy klubowe na Hetman Zamość. Tam boksowałem rok czasu i potem w ramach służby wojskowej musiałem gdzieś ją odbyć. Poszłem do Wrocławia i tam odbyłem służbę wojskową w policji i do końca kariery już boksowałem we Wrocławiu. A czy w swojej pięściarskiej karierze nie myślałeś na przykład o przejściu na zawodowstwo, o walce na profesjonalnym ringu? Miałem propozycję oczywiście przejścia na zawodowstwo, z tym, że zawsze jak się zmienia, to trzeba zmienić z gorszego na lepsze. W tym czasie no, ten boks zawodowy w takim wykonaniu w Polsce jak był, warunki, które ja miałem oferowane, no, ja miałem lepsze warunki w boksie amatorskim jak w boksie zawodowym. Dlatego nie zmieniłem. To jest... No i chyba też nie bez znaczenia był fakt, że walczyłeś w kategoriach papierowej, muszej, a te wagi akurat w boksie zawodowym nie są najbardziej popularne. To znaczy, one nie są popularne, może... Znaczy nie są popularne. Są popularne. Weźmy. No, Manny Pacquiao również zaczynał w tych niskich kategoriach wagowych. No, jest kilku takich zawodników również z tych niskich. Nawet już nazwiska w tej chwili taki dobry jest Japończyk, również jest gwiazdą w tej chwili boksu zawodowego. To jest waga bodajże chyba 54 kilo, 51, coś takiego. Czyli to są te niskie wagi. W tym czasie też były te wagi popularne, tylko to akurat nie były, bo one są popularne bardziej na wschodzie, czyli Japonia, Australia. A jak oceniasz taką sytuację, że podczas organizowanych także w naszym kraju gal w boksie zawodowym praktycznie każdy zawodnik walczy o tytuł mistrza świata? Normalny kibic nie jest w stanie się w tym połapać. Nie, no po prostu robi się to tak, że no, tytuł mistrza świata... No, tworzy różne się, federacje, tak? Tak, tworzy się różne federacje. No, tak naprawdę w świecie boksu liczą się tam trzy federacje boksu i to są naprawdę tytuły, które wartają świata. Świadczą o poziomie tego, no a tworzy się po to, żeby oglądalność była, no i każdy wchodzi, no to jest no, walka o mistrza świata, no to tych kibiców to przyciąga, a tak naprawdę no, to są walki o takie paski, a nie o pasy. A kiedy postanowiłeś zakończyć swoją pięściarską karierę i jakie były tego powody? To znaczy zakończyć karierę, no, w 2006 roku no, widziałem, jaka sytuacja się zaczyna dziać w tym czasie w związku i tak dalej, no, nie, też nie potrafiono
określić się, do jakiego wieku jest możliwość boksu w boksie amatorskim, ten start na Igrzyskach Olimpijskich, no i no nie oszukujmy się. Taki okres czasu kariery i ten non-stop na najwyższym poziomie, na poziomie światowym tyle lat startować, to też organizm już w pewnym momencie mówi dość. Powiesiłeś rękawice na kołku, ale nie żerwałeś swoją dyscypliną. Znaczy nie, no cały czas obserwuję, co się dzieje. Zaglądam tu na halę do Sławka Łukasika. Cały czas kontakt z boksem mam. Czy młodzież w dalszym ciągu garnie się do boksu? Na pewno to nie jest to, co było kiedyś. Ja pamiętam, jak ja przychodziłem na pierwszy trening, to było 30-40 chłopców. No dzisiaj no to są po prostu, no przychodzi dwóch, trzech. No i tu też to jest. Kiedyś jak wśród tych 40 można było wybrać, wiadomo, selekcja była całkiem inna. Dzisiaj przychodzi trzech, to trzeba o nich dbać, żeby czasem nie odeszli. No, no to jest taka kolej rzeczy. A jak wygląda twoja przygoda w roli szkoleniowca? Byłem trenerem w Rzeszowie, w Wisłoce Rzeszów, gdzie pod moją opieką, tak można powiedzieć, tam chłopak zdobył wicemistrza Polski, brązowy medal na Mistrzostwach Polski, dwóch chłopaków zdobyło wicemistrza Polski juniorów i na Spartakiadzie Młodzieży również tam był jeden wicemistrz, drugi brązowy medal. Podczas trwania twojej sportowej kariery miałeś okazję spotykać znakomitych mięśniarzy, czy miałeś jakiś wzór, jakiegoś idola? Nie opierałem się na kimś. Starałem się po prostu to, co mi wychodziło najlepiej realizować, a jakiegoś takiego idola nie miałem. Tak, podobali mi się zawodnicy, którzy tam boksowali. Tak jak dzisiaj włączę, oglądamy w telewizji czy coś, też mogę powiedzieć, którzy mi się podobają, którzy mniej, ale mówię, i wzoru jakiegoś takiego do naśladowania nigdy nie miałem. Zawsze się wzorowałem na tym, co mi wychodziło najlepiej. W twoich kategoriach wiekowych, wagowych było wielu znakomitych pięściarzy. Którego z nich ewentualnie najbardziej cenisz, którego najbardziej wspominasz? To, którego wspominam najbardziej? Znaczy byli no, Daniel Petrow, wicemistrz olimpijski, mistrz olimpijski, z którym boksowałem dwa razy. Raz z nim przegrałem, raz z nim wygrałem. Wygrałem z nim na kwalifikacjach olimpijskich do Sydney. Ponieważ też, aby wystartować na Igrzyskach Olimpijskich w boksie, to nie jest tak, że reprezentacja Polski wystawia kadrę i oni wszyscy jadą. Są ograniczenia w ilości zawodników i tutaj właśnie to jest, że przykładowo Europa, różnie to w zależności od kwalifikacji, ale wtedy co ja startowałem, Europa miała od 6 do 7 miejsc w danej kategorii wagowej. To, że ja byłem wystawiony jako reprezentant Polski, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to ja musiałem się zakwalifikować jako Europejczyk jeszcze na Igrzyska Olimpijskie, czyli były organizowane dwa turnieje, był jeden turniej, do Barcelony był jeden turniej zorganizowany i na tym turnieju jechało się na ten turniej. I jeżeli ja doszłem do tej, w tej siódemce się znalazłem, kwalifikowałem się na Igrzyska Olimpijskie. Do Sydney z kolei było zorganizowanych cztery turnieje i tylko finaliści jechali na Igrzyska Olimpijskie. Do Aten z kolei medaliści mistrzostw Europy się kwalifikowali i potem jeszcze były tylko dwa turnieje i też finaliści się kwalifikowali do tych. Także zdobyć kwalifikację olimpijską w boksie to jest tak, reprezentuje się kraj, ale z danego kontynentu Europę również. A w tej chwili nawet był taki, wiem, że był chyba to było w Rio, że mogło być tak, że nawet żaden Europejczyk mógł nie wystartować w danej kategorii wagowej, ponieważ były Mistrzostwa Świata i na Mistrzostwach Świata się tylko kwalifikowali zawodnicy. W poprzednich latach wiele emocji wzbudzały także pojedynki międzypaństwowe. Polska, Związek Radziecki swego czasu, Polska, RFN, Polska, Węgry. Tego chyba także brakuje. To znaczy, ja boksowałem w takich meczach, pamiętam z Węgrami, że mieliśmy takie mecze, z Czechami był, z Niemcami również był taki mecz, a potem to rzeczywiście było zaniechane. Widzę teraz, Polski Związek Bokserski zaczyna organizować takie mecze. Bardzo to ciekawie wychodzi. Tam prezesem Grzegorz Nowaczek jest i no widzę,
ciekawe rzeczy robi i próbuje wrócić do tych właśnie trendów, które były kiedyś. Tak jak te mecze ze Związkiem Radzieckim, ze Stanami, co były. Tak pomalutku rusza to, aby z powrotem wrócić do tej tradycji. Wspominaliśmy o twoim tacie Józefie. Czy udało ci się kiedyś skrzyżować z nim rękawice, nie tylko na treningu? Nie, nigdy z nim tam nie próbowałem skrzyżować rąk. Czułeś respekt przed tatą? Znaczy nie, no szacunek. A czego się tato nauczył? No boksu mnie nauczył. No, to był moim pierwszym trenerem. I tych podstaw tego pierwszego, no to mówię, to wszystko on mnie nauczył. A jak potoczyły się właśnie losy twojego taty po zakończeniu kariery? Bo chyba wiem, że gdzieś przez jakiś czas wyemigrował, tak? Tak, był trenerem tutaj w Dębicy, potem był też trenerem tutaj pierwszej drużyny. I gdy drużyna się rozpadła, w 92 roku on wyjechał do Stanów. Wspominaliśmy najlepsze czasy twojej sportowej kariery, a czego jeszcze tobie aktualnie trzeba życzyć? No spokoju, no tyle. No. No to tego zdrowia, życzymy. Zdrowia i spokoju. Tego życzymy. Przypominam, moim Państwa gościem był znakomity polski pięściarz, 11-krotny mistrz Polski, medalista mistrzostw świata Andrzej Żany. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również.